dobry bardzo. No make-up, tylko sukienka. Właśnie wróciłam z paczkomatu. Słuchajcie, mam swoją wymarzoną paterę. Ostatnio mówiłam Wam, że chcę zakupić paterę, bo zawsze mi się marzyła, zawsze podobało mi się, jak to ciasto, wiecie, stoi w kuchni ładnie wyeksponowane, a nie w worku, w ścierkach i w lodówce, żeby, wiecie, nie wysychało. Także mam swoją wymarzoną paterę i stwierdziłam, że od razu zrobię jakieś takie muffinki, coś takiego. Stwierdziłam, że muffiny będą fajnie w niej wyglądały. No i postaram się zrobić jakąś zdrowszą wersję, także patera już umyta, wyschnie i Wam pokażę, a sama zabieram się za robienie muffinek. Jak doskonale wiecie, u mnie przepisów konkretnych nie ma, ale ja zdaję sobie sprawę z tego, że lubicie, jak pokazuję jakieś kulinarne moje przeboje. Z racji tego, że przepisów nie ma, stwierdziłam, że zrobię takie muffinki z bananami, żeby były bardziej wilgotne w środku, z rodzynkami, jajka, cynamon, proszek do pieczenia, soda. Na górę dam trochę borówek, zrobię je na mące żytniej i dodam też trochę oleju, żeby były bardziej takie, wiecie, do przełknięcia. Dobra, także co? Zabieram się za robotę. Wyglądają przed włożeniem do piekarnika. Wyszło 11. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powiem Wam, że nie spodziewałam się, że tak pięknie będą wyrastały. O wow, no i mamy. Zobaczcie, jak borówki puściły sok. Także teraz trochę ostygnął i przekładam je do patery. Piękne są. Mam nadzieję, że będą równie pyszne, co ładne. Powiem Wam, że wyrosły no całkiem fajnie. Także tak jak widzicie, u mnie nie ma nigdy przepisów konkretnych. Dwa jajka, trochę oleju, wszystko zmiksowałam, do tego dodałam, nie wiem, 3-4 łyżki mąki, proszek do pieczenia, sodę, cynamon, no i te 3 zgniecione banany, rodzynki. Tutaj nie ma cukru, także mąka żytnia. Można powiedzieć, że są naprawdę zdrowe, fit. Tam, ta-da-dam, a to jest, proszę Państwa, moja patera. Zamówiłam specjalnie wyższą, co prawda te muffinki wyglądają w nich jakby były jeszcze mniejsze, ale powiem Wam, że podlinkuję Wam tą paterę, bo uważam, że jest warta tych pieniędzy. Uważam, wiem, że to głupie, ale uważam, że powinna być droższa. To po pierwsze ten klosz, zobaczcie, jaki jest duży, jaki jest wysoki, jest mega ciężki. Zdajmy. Tak samo tutaj ta podstawa jest gruba, mięsista. Słuchajcie, to wszystko było tak pięknie zapakowane, w sensie pięknie, że bezpiecznie jak na szkło. Dotarło było w paczkomacie, w pudełku ogromnym co prawda, ale wszystko dotarło całe, zdrowe. Także ja się mega jaram tą paterą i to jest dokładnie to, o co mi chodziło. Nareszcie fajnie będzie wyglądać w tym ciasto, ciastka i wszystkie inne desery na świecie, także pięknie to wygląda i o to mi chodziło. Ja wiem, że ona jest za wysoka do takich niskich, ale no, no mi się po prostu tak podoba. To jest pierwsza sprawa. A druga, musicie zrobić te muffinki. Naprawdę, jeszcze 50 razy znajmę. Faktycznie tutaj są trochę takie brzydotki, bo te borówki trochę się rozlały podczas pieczenia, puściły soki. Są przepyszne i obiecuję Wam, że jeśli zrobicie tak jak ja, na oko, widziałyście, 3 banany, 2 jajka, trochę oleju, mąka żytnia, soda, proszek do pieczenia, cynamon i w środku rodzynki. Są przepyszne, wilgotne, naprawdę, no tak jak mówię, są bez cukru, bez żadnej białej mąki, której większość osób stara się unikać, a naprawdę smakują wybornie. My, w sensie ja i mój chłopak, daliśmy im dychę, 10 na 10, także no, musicie zrobić. Także proszę bardzo.
moje brzydkie, a pyszne muffinki i patera. I tak to się teraz prezentuje. Dajcie znać w ogóle, czy podobają Wam się takie patery i jak przechowujecie ciasto, bo u mnie zawsze, tak jak mówię, była to ścierka albo worek, no i nie wyglądało to fajnie, a tak cieszy oko dodatkowo. Tylko teraz będzie większy problem, żeby tego nie podjadać. No cóż. Słuchajcie, muszę sprzedać Wam kuchenny patent, który odmieni Wasze życie. Na pewno znacie takie sytuacje, że kupujecie rukolę czy inną sałatę i ona po kilku dniach obumiera, nie wiedzieć czemu. W tej folii, wiecie, zapakowana, się zazwyczaj po prostu przykrywam ją folią aluminiową. No i ona po prostu nie przetrwa więcej niż powiedzmy 2 dni. Słuchajcie, przyjaciółka sprzedała mi taki patent, za której moja każda rukola będzie jej dozgonnie wdzięczna, ale dozgonnie jest tu użyte, bez sensu. Dobra, słuchajcie, co zrobić, żeby rukola przetrwała dłużej? Kładziecie na to ręcznik papierowy, patrzcie sobie, on już jest sfatygowany, bo on tutaj już na niej leży, to jest rukola na drugi czy na trzeci dzień. Kładziecie sobie ręcznik papierowy i słuchajcie, są dwie opcje. Albo zwilżacie go tak jak ja spryskiwaczem, albo po prostu robicie to pod zlewem. I normalnie przykrywacie folią aluminiową. Obiecuję Wam, że ta rukola będzie świeża i żywa, dopóki jej nie zjecie. Znaczy, no wiecie, bez przesady, ale to odmieniło moje życie, naprawdę. Jak znacie jeszcze takie różne ciekawe patenty, piszcie koniecznie, jakie są Wasze takie kuchenne, no wiecie, takie kuchenne, domowe patenty, żeby być perfekcyjną panią w domu. Z tyłu widzicie mój zakwas, tak, nadal pracuję. Ja jestem bardzo ciekawa, ale to naprawdę nie wiedziałam, nie słyszałam o tym, a od zawsze miałam z tym problem, bo no rzadko kiedy zużywamy rukolę w ciągu jednego dnia, także super, koniecznie musicie przetestować. Jak macie też ten problem. U nas pora obiadowa. Jedź, kochanie. Ale masz parcie na szkło. No i jedź sobie. U nas pora obiadowa. Jak widzicie, chrupki suche. Karma sucha, karma mokra, woda, także nie ma to tamto. Starzy też się zabierają za obiad. Słuchajcie, dzisiaj idę na spotkanie z przemiłą osobą, jedną z najmilszych naprawdę, jakie znam. Jest taką samą gadułą, więc myślę, że troszeczkę nam się zejdzie na tym spotkaniu. Ale najpierw pokażę Wam, w co się ubieram. Oczywiście jest upał, więc jest kapelusz. Moja sukienka z AliExpress, która bardzo Wam się spodobała w tym filmie o sukienkach. Torebka Fabiola i buciki, klapeczki CCC. Jestem gotowa. W ogóle też pokażę Wam, bo postanowiłam nareszcie korzystać i nosić swoją biżuterię, więc wracam do swoich ulubionych elementów i też się będą pojawiały w następnych filmikach. Dobra, lecę już, bo nie wypada mi się spóźnić i nie znoszę się spóźnić. Słuchajcie, wróciłam właśnie z przemiłego spotkania. Oczywiście, że tak się zagadałyśmy, że nie zdążyłam Wam nic nagrać, ale mam nadzieję, że już jutro będę mogła pokazać Wam efekty dzisiejszego spotkania. Także spotkanie było super. Mam nadzieję, że pokażę Wam już za chwilę efekty, bo ten vlog będzie 2-dniowy. A my, słuchajcie teraz, ja dopijam kawę, jest przepiękna pogoda. Nareszcie się troszeczkę ochłodziło, więc mogę wyjść z domu. Troszeczkę się ochłodziło i jedziemy na rowery. Zabieram Was na przejażdżkę rowerową do mojego ulubionego i moim zdaniem najpiękniejszego parku w Warszawie. I właśnie o tym spotkaniu Wam mówiłam wczoraj. Nagrałyśmy z Coco filmik. Zaprosiła mnie... nie będę tutaj puszczać. Zaprosiła mnie na nową serię na swój kanał.
Dotyczy kosmetycznych pogaduchów. Powiedziała mi, żebym przygotowała sobie kosmetyki, które zabrałabym na bezludną wyspę. Spotkałyśmy się w parku na kocyku. Świetne miny nam złapałam, sorry Anita. Spotkałyśmy się w parku na kocyku i omawiałyśmy poszczególne... No świetne miny łapy, słuchajcie. I omawiałyśmy poszczególne kosmetyki. Było super. Jak zwykle, jak spotkamy się z Anitą, nie możemy się nagadać. I to są właśnie te spotkania, o których ja Wam mówiłam jakiś czas temu, że fajnie się tak spotkać, choćby na chwilę złapać i po prostu podładować baterie. I jakby my się zazwyczaj wymieniamy energią, także było naprawdę super. Uważam, że filmik wyszedł bardzo uroczy. No wy to widzicie, w sensie ten mój, który teraz oglądacie już jakiś czas po publikacji, także jeśli widziałyście, dajcie znać, czy widziałyście i jak wrażenia. Moim nieskromnym zdaniem wyszedł bardzo lekki i letni, także. Dobra, żeby nie przedłużać, słuchajcie tego filmiku, bo właśnie w trakcie montażu zauważyłam, że on już trochę trwa. Będę kończyć. Dajcie mi znać, co lubicie najchętniej oglądać na YouTubie, bo tak jak mówię, ten filmik dla mnie wyszedł bardzo, bardzo przyjemnie. Dobra, widzimy się w następnych filmikach. Pa!